Jarosław Panek z nami, Grand Luxury Outlet, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Jak przyjąłeś informację o tym, że Tina Turner nie żyje? Są takie osoby, że wydaje się, że będą żyć wiecznie, prawda? Ja dorastałem z Tiną Turner, z jej muzyką, z tym jak wyglądała. Była taką osobą, która wydawała się zawsze młoda, młoda duchem, młoda ciałem, zawsze piękna. Chociaż złośliwi mówili o niej Mówi babcia. Mówili tak, to prawda, ale ja w ogóle tego tak nie postrzegałem. I to chyba jest takie smutne, kiedy widzimy, że takie osoby, które nam się wydają... Że będą gdzieś tam istnieć wiecznie, a tylko już nie występują, to sobie żyją i gdzieś tam z nami są. I... Ona, pomimo swojego wieku, była wulkanem energii. Wulkanem absolutnym. Nie absolutnym. czuło się Ale tego. Powiem wieku. tutaj drobną ciekawostkę. Moje wspomnienie jest, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej w Kielcach, kiedy ma się tam te 13-14 lat, kiedy się miało i mieliśmy fantastyczną nauczycielkę od biologii, która, ja wiem, myślę, że wtedy miała może maksymalnie 30 kilka lat i prowadziła z nami na biologii dysputy o wyższości Tiny Turner nad Limalem, którego my jak <grym> dzieci słuchaliśmy, który miał tam trzy piosenki, prawda, de facto. I, i ona mówiła: Słuchajcie, dzieciaki. No, liwa to Liwa lokaj, ale Tina Turner to jest gwiazda. Olimalu, nikt nie będzie kiedyś pamiętał, a Tina Turner będzie ciągle wielką gwiazdą. I my, jako te dzieci, mówiliśmy, A co ona tam wie? Ona jest taka stara, przecież ona się w ogóle na no. tym nie zna. A pani nauczycielka się to nie pomyliła. A pani miała rację, pani weź, co pozdrawiał serdecznie, prywatną uprawiał ale absolutnie miała rację i tak było. Olimalu nikt za chwilę nie pamiętał, a Tina Turner dopiero się rozkręcała. Jeszcze było przed nią wiele fantastycznych. Piosenek. Była też świetnie ubrana i, i też tak ją będę pamiętał. No właśnie, bo po to się spotkaliśmy, żeby troszeczkę porozmawiać o jej stylizacjach, tych scenicznych przede wszystkim, które widzieliśmy, prawda, do których możemy sięgnąć, bo po prostu są w internecie. Jak oceniasz właśnie ją pod kątem mody? Oceniam ją bardzo wysoko. Przede wszystkim zawsze doceniam u każdego, zwłaszcza u osób, które się pokazują publicznie, jakiś styl. Jakiś rozpoznawalny pomysł na siebie i to taki, który oczywiście nie oznacza tego samego mundurku na każdym występie, ale pewien taki rys, pewien kontur. Cecha charakterystyczna. Tak, tak. To, co przy okazji Maryli Rodowicz mówi prawda? Tak, dokładnie tak. To, co masz troszkę... Że to jest ten tak. styl, on się nie musi podobać, oczywiście, ale oczywiście. jest konsekwentny. Taki styl, na I... przykład Justyna ustynaczkowska, która zawsze tak. jest taką trochę księżniczką, taką glamour, długie suknie, mhm. to się może podobać bądź nie. Ja Mnie ja, ja się to nie zawsze podoba, ale też ona pewien swój styl, coś, czego na przykład nie ma dla mnie Edyta Górnia, która raz jest taka, raz jest inna, raz jest bajkowa, raz jest rokowa, raz ma kucyki i to tak jakby ciągle szukała. Ja ciągle nie wiem, jaka ona jest. Natomiast ja zawsze wiedziałem, jaka jest Tina, prawda? Bo, bo ona miała ten swój styl, te, te charakterystyczne krótkie spódniczki bądź krótkie sukienki. Zresztą które... bardzo zgrabne nogi. Bardzo zgrabne, absolutnie zgrabne i niewątpliwie Tina Turner ubierała się bardzo zmysłowo. Chociaż ja kiedyś czytałem takie wspomnienie, że ona w ogóle nie miała takiej intencji, że, że to, że miała te słynne krótkie sukienki i krótkie spódniczki. Wynikało absolutnie z wygody. Ona dużo tańczyła na scenie. I ona mówiła, że wszystko, co było dłuższe, po prostu krępowało. Musiała mieć wszystko na ramionczkach. Właściwie takie to były trochę stroje jak gimnastyczki, prawda? Tak, tej wygody tam było widać dużo, prawda? Absolutnie tak. Choćby te skóry, które tak, więc ona też mówiła, się ładnie układały. I nie jej intencją było epatowanie zmysłowością, tylko taka sceniczna wygoda, bo jak się ktoś tak bardzo rusza, to tak jak osoby uprawiające gimnastykę artystyczną, prawda, też są podobnie ubrane, no bo to ma po prostu pozwalać na wykonywanie no dosyć, że tak powiem, zawarzystych i intensywnych ruchów scenicznych, a Tina była wulkan, ona je wykonywała, ona dużo tańczyła, tak. prawda, więc tak naprawdę te, te długie e, nogi i krótkie spódniczki wzięły się wyłącznie z pewnego rodzaju praktyczności, no ale te nogi, o czym może nie wszyscy wiedzą, były elementem wizerunku scenicznego i były też wysoko ubezpieczone, one były warte w przejrzeniu na polskie prawie 14 milionów złotych, także to nie były takie zwyczajne nogi show biznesu, tylko jednak e, znaczy okazało się, że nogi były dużo. Droższe niż ubrania, które na te nogi zakładała i na resztę ciała. No ale nogi rzeczywiście, Tina Turner tak zapamiętamy. Ale mimo, że nosiła się bardzo krótko, nosiła się fantastycznie. To była taka osoba, i to też chyba świadczy o jej niezwykłej osobowości, że bardzo często mówimy, że w, w pewnym wieku to niektórym osobom, no nie wypada założyć coś tak krótkiego, że to wygląda dziwnie, że no halo, bez przesady, prawda? Tak, to były jeszcze lata 90., tak, przypomnijmy. Tak, dokładnie. Teraz się to zmieniło. Trochę trochę, zmieniło. Trochę, ale wtedy to. A już w Polsce gdyby, nie wiem, osoba w wieku Tiny Turner założyła tak krótką spódniczkę hmm, czy sukienkę, tak. no to było powszechne oburzenie. A tymczasem, mnie się wydaje, że gdybym ja zobaczył Tinę w czymś długim do ziemi, to byłoby dziwnie. Wszyscy bylibyśmy wtedy zapewne zszokowani, bo, bo to tak zrosło się z jej wizerunkiem, ta, ta długość mini, to oczywiście wynikało z tych jej bardzo zgrabnych nóg. Ale to się tak zrosło absolutnie z tym wizerunkiem, że mnie się wydaje, że wszyscy byliby głęboko i ciężko zdziwieni, że oto Tina Turner zakłada coś w długości maxi, czy nawet w kolana. I tak z tą krótkością, nazwijmy to, nie krótkością rzeczywiście było. Donatella Versace wspomina, ostatnio zamyściła takie wspomnienie właśnie na swoim Instagramie, pokazała tam sukienkę, którą Gianni Versace zaprojektował dla Tiny Turner w 1997 roku na koncert w Mediolanie. To było tuż w ogóle przed śmiercią Gianniego. Oni się znali i przyjaźnili, ale pierwszy raz dla niej coś takiego rzeczywiście koncertowego, scenicznego zaprojektował. To była króciutka, taka bieliźniana sukienka, trochę jak halka, koszulka nocna, coś takiego, srebrzystka wysadzana kryształkami Swarowskiego, na dole wykończona koronką czarną, u góry też. Donatella wspomina, że Tina zobaczyła tę sukienkę i mówi, za długa, czy nie może być krótsza? Ale Gianni powiedział, najpierw ją załóż. Jak wiadomo, każde ubranie, kiedy założymy, jednak troszeczkę się skraca, tak, bo się po prostu tak, rozszerza tak. na sylwetce. I jak założyła, to mi, nie, nie, jest okej, okay, rzeczywiście miałaś rację. Donatella wspomina, że za kulisami tego koncertu, jeszcze zanim wyszła na scenę, to tak się ta sukienka spodobała, jak założyła, że jeszcze dzian nim wykonała jakieś piruety, zatańczyła z nim i dopiero na tę scenę wyszła. Donatella też wspomina, że, że była tak wielkim wulkanem energii, że ubrania projektowane dla niej zupełnie zaczęły inaczej żyć. Że nawet kiedy na Białyszaku wydawały się bezosobowe, bezkształtne, takie trochę może nijakie, może nietrafione, to kiedy jest zakładała, były drugą skórą, ona je umiała nosić, ona umiała wyeksponować na tym ubraniu wszystko, co jest ważne, jaki był zamysł projektanta, potrafiła go sprzedać na scenie i tak wspomina właśnie Donatella. No i pokazała, jest takie naprawdę historyczne zdjęcie, kiedy stoi Donatella, kiedy stoi Gianni i stoi pośrodku Tina w tej właśnie sukience. Widzę, że to zdjęcie jest teraz wszędzie publikowane, bo wszyscy to podchwycili, to, to wspomnienie, które zamieściła Donatella Versace. No ale nie tylko, nie tylko Donatella. Kiedy Tina była już osobą bardzo zamożną, bo taką osobą, była i przeprowadziła się do Europy, jak wiemy, do, drogi do miała, że mia, mieszkała z nim w Szwajcarii i właściwie troszkę odcięła się od amerykańskiego show biznesu, to zaczęła się się rzeczy przyjaźnić trochę z europejskimi celebrytami, artystami, aktorami, ale także i projektantami. No, ze Szwajcarii ten Mediolan jest tak blisko, ja przypomnę, że Mediolan leży 40 km od szwajcarskiej granicy, więc nie dziwota, że, że często bywała w tym Mediolanie i rzeczywiście zaprzyjaźniła się także bardzo z Giorgio Armanim. Na wielu pokazach Giorgio Armani'ego była głównym gościem, można Zobaczyć na YouTubie wiele nagrań z różnych lat, kiedy ona siedzi w pierwszym rzędzie, kiedy jest witana z wielkimi honorami i, i kiedy gratuluje Georgian kolejnych kolekcji. Zawsze była sensacja, tych pokazała, że przyjechała Tina, a dla niej to prawie, że był wypad z sąsiedztwa. Jeszcze w dzień wcześniej robiła zakupy w sklepie, kupowała bułki, bo tak ją wspominają wszyscy, którzy mieszkali w tej miejscowości w Szwajcarii, że to nie była osoba, która, która się odgradzała i separowała, że oni ją widzieli w sklepie, po bułki, po mleko. Normalna, sobie, kobieta. normalna kobieta po prostu. A dzień później wsiadała w samochód 100 km, 70 gwiazda i wjeżdżała, prawda, na, na wielkie pokazy do, do Armaniego. I to właśnie Armani zaprojektował dla Tiny Turner sukienkę na ślub. W 2013 roku Tina postanowiła sformalizować na drugi ślub. Na drugi Dodajmy, ślub tak. Dokładnie, na drugi ślub z Erwinem Bachem. Właściwie to nawet Trumpet że ona poprosiło o zaprojektowanie sukienki, bo to była sukienka, którą ona zobaczyła na pokazie Armaniego, który odbył się w Pekinie w Chinach. i i Wspominała, że tak bardzo się jej ta sukienka spodobała, że ona musi tę właśnie sukienkę założyć na swoim ślubie. No, była to pewna konsternacja, ponieważ ta sukienka była czarna. Też można ją zobaczyć w internecie. Wiele gazet związanych z modą, wiele mediów, wielu komentatorów, krytyków mody okrzyknęło natychmiast, kiedy zobaczyli ją na ślubie w tej sukience, że jest to najbrzydsza sukienka ślubna, jaką kiedykolwiek stworzono na świecie. Myślę, że jest to ocena bardzo niesprawiedliwa. Ta sukienka może nie nadawać się w, w tym na kolorze tę na tę okazję, no bo ona była czarno-zielona, tak. wyglądała tak trochę, jeśli ktoś z naszych słuchaczy być może oglądał kiedyś Sok z Żuka, cudowny film, który uwielbiam i tam młodziutka Wynona Ryder ma taką czarną, trochę tiulową sukienkę, jest taka trochę nieobecna, z nieobecnym wzrokiem, ta sukienka jest taka mroczna, taka trochę z lochów niemalże i ta sukienka Tiny też taka była, bo taka u góry czarna, dużo tiulu, na dole krynolina, ale nie mogła sobie odmówić tej swojej ulubionej długości mini, więc to była taka krynolina, ale z tyłu długa, a z przodu właściwie prawie nie było w ogóle, bo z przodu jeszcze miała założone coś w rodzaju takich tiulowych leginsów, więc właściwie te nogi były znowu całe odsłonięte, ale ta suknia od spodu była przepięknie podbita takim trawiasto, soczysto-zielonym atłasem i jeszcze na to kolejne warstwy tiulu naszyte. To było bardzo konstrukcyjne. No taka współczesna, nowoczesna krynolina. Piękna. Ja uważam, że ta suknia była absolutnie piękna, cudownie skrojona, natomiast no rzeczywiście, być może tak nie do końca na, na Ślub. Natomiast Tina absolutnie broniła, Armani'ego, niego powiedziała: To jest jej wymarzona sukienka taką chciała bardzo się cieszyła, że on jej to uszuł i powiem, naprawdę uważam, że wyglądała świetnie niewątpliwie zaskakująco, ale bardzo dobrze. Więc rzeczywiście, Tina, kiedy już mogła sobie pozwolić na współpracę z wielkimi projektantami, to sobie pozwoliła. W przypadku, tu wrócę się jeszcze na moment do rodzeństwa, wersacze, bo to, że Tina zaczęła nosić jakieś ubrania Versace i zaczęto dla nich w tym domu mody projektować, wynikało z pewnych założeń, jakie zawsze miała Donatella. Rosacza. Ona zawsze odpowiadała w czasie kiedy Gianni jeszcze żył za marketing i Donatella rzeczywiście miała taki pomysł na marketing tej firmy, że będzie po prostu zaprzyjaźniać się ze wszystkimi możliwymi celebrytami, wokalistami, aktorami znanymi, będzie ich zasypywać prezentami, sukniami, zapraszać na wielkie bale, na imprezy i w ten sposób oni będą nosić ubrania Gianniego i będzie ich promować. Więc w tym przypadku to bardziej Donatella wyłuskała Tina Turner z grona gwiazd, które no, zaczynają, bo pamiętajmy, że Tina Turner po raz drugi zaczynała, prawda? To nie było tak, że kariera była ciągła. Ona Oczywiście. Właściwie, pamiętamy dramatyczne historie z Aikiem Tarnerem, kiedy właściwie padła znowu na samo dno, w sensie nie miała żadnych koncertów, sprzątała po domach, przestała być kompletnie popularna, prawda? Musiała na nowo wspinać się na ten szczyt. Donatella zobaczyła ją w, w tym drugim momencie, kiedy po raz drugi wspina się na szczyt, w tej odsłonie. drugiej odsłonie. Ale najwyraźniej uznała również, że to jest ktoś, kto kiedyś wypromuje dom Młody Versace i tak się rzeczywiście stało, więc ja naprawdę chylę czoła przed Tiną, że, że dwa razy potrafiła wspiąć się na ten szczyt. Bo oczywiście jej, jej stylizacje, te wcześniejsze, jeszcze z czasów z Ike'em Turnerem, były podobne. To zawsze było mini, to zawsze było e, takie, no bardzo właśnie powiedziałbym, zmysłowe, ale tam jeszcze nie było wielkich domów mody. To jeszcze było takie trochę amerykańskie, takie krzykliwe, takie cekiny, dużo Frenzli. No była ten, e, inna moda, prawda? Zdecydowanie współpraca z tymi wielkimi wyszlachetniła tina. No tak, ale to był ten moment, kiedy jeszcze te piosenki też nie były takie dobre, nie, ona nie była taka znana. Oczy oczywiście, oczywiście. Nie, nie było też tyle pieniędzy żeby wynająć sobie dobrych projektantów. Oni nie zabiegali o niej względy jeszcze wtedy, kiedy śpiewała jakimś Turnerem. To się dopiero zdarzyło w tym drugim okresie, kiedy rzeczywiście już była osobą bardzo znaną i coś, co nastąpiło wtedy, taka pewna przemiana tiny, modowa, którą ja bardzo też doceniłem i bardzo mi się podobała, to był jej look taki, powiedziałbym, codzienno nieestradowy. Czyli taki look, w którym pokazywała się, idąc na wywiady do telewizji, uczestnicząc w jakichś programach telewizyjnych, Chodząc po ulicy, chodząc Właśnie na zakupy. Właśnie kupując te bułki. Kupując te bułki, tak. Bo Tina nie zawsze była taka, że to były tylko to słynne mini, prawda, i takie dosyć wyraziste, stroje sceniczne. Jej drugim lukiem wtedy, kiedy była już coraz starsza, coraz bardziej dojrzała, było coś, co ja uwielbiam: białe koszule, luźne białe koszule i dopasowane dżinsy. Myśmy ją często tak widzieli, w takich przydługich trochę koszulach. Ja uważam, że ta biała koszula damska i dżinsy są absolutnie kobiece i absolutnie każdej kobiecie odejmują co najmniej 10 lat na wejściu po prostu i Tina Wygląda wyglądała Wygląda się tak świeżo. Tak świeżo, tak młodo, prawda, tak, tak. niepretensjonalnie i Tina tak wyglądała w tym, po prostu, ona to po prostu narzuciła na siebie i tyle. Pamiętam też słynne zdjęcie Tiny Turner tylko w białej, długiej koszuli, My nawet nie wiedzieliśmy, co tam było pod spodem, czy tam była jakaś króciutka spódniczka, czy tam były jakieś kolarki, czy jakaś bielizna, bo ona się sfotografowała, był piękny, te jej długie nogi i, i taka przydługa biała koszula i nic nie trzeba było więcej i po prostu ona fenomenalnie i ja Tinę właśnie w w tych koszulach i w tych dopasowanych dżinsach. Ona siła tylko dopasowane, bo wiedziała, że to po prostu podkreśla jest zgrabne nogi i w tym wyglądała równie dobrze. I taką Tinę będę pamiętał. Z jednej strony trochę sceniczne zwierzę, dzikie, nieposkromione w mini, ale w dobrym guście. Bardzo łatwo w przypadku długości mini ten dobry gust, tę barierę przekroczyć i być trochę wulgarnym, pójść w innym kierunku. A Tina potrafiła to wszystko robić w absolutnie dobrym guście i to mini nosiła z tak klasą. A za chwilę te białe koszulę z taką klasą, że pokazywała wszystkim, widzicie, ja nie muszę być w minie, ja będę mieć dżinsy, białą prostą koszulę i też będę wyglądać dobrze. Więc miała niewątpliwie w sobie talent modelki, talent osoby, która no co nie założy, to wygląda dobrze po prostu. No i będziemy oczywiście wspominać jej piosenki. Oczywiście, oczywiście będą zawsze, zawsze w mojej pamięci. Będą brzmiały nam w uszach. Bardzo Ci dziękuję, Tine Turner, od sukni wspomniał Jarosław Fanek, Grand Luxury Outlet. Dziękuję bardzo.